Na początku chciałem postawić takie pytanie, czego pragną kobiety? Może ono jest dziwne w ustach księdza i kontrowersyjne, ale stawiam je dlatego, że czego pragną? Poznawać świętego Józefa. Mówię o tym dlatego, bo powstała pewna oddolna inicjatywa. Pojawiają się ludzie, którzy dzwonią, proszą o to, bo w Polsce mamy coś takiego jak braci świętego Józefa, bractwo świętego Józefa, mężczyźni świętego Józefa, ale są panie, które mówią przy księdza: my też chcemy świętego Józefa dla siebie, my też chcemy go poznawać, chcemy go odkrywać. I czy jest taka możliwość? I chcę was właśnie zaprosić, to zaproszenie jest szczególnie dla pań, że w ramach naszego Instytutu Teologicznego tworzymy pewne studium duchowości świętego Józefa z Nazaretu. I w tym roku chcemy właśnie szczególnie podchylić się nad świętym Józefem, ale w kierunku kobiet, matek, żon, kobiet samotnych, tych, którzy może szukają dobrego męża na wzór świętego Józefa. I chcemy wam zaproponować takie studium duchowości. Wszelkie takie szczegóły będą na plakacie. Ten plakat już jest dostępny na stronie Sanktuarium Narodowego Świętego Józefa w Kaliszu, a także na stronie facebookowej Instytutu. Zapraszam, by zapoznać się. Tam są konkretne terminy. Są to wykłady w formie online, w soboty, wieczorem, raz w miesiącu. Niektórzy pytają o płatność. Nie chciałbym, żeby ona stanowiła jakiś problem, dlatego można złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz Instytutu albo jej w ogóle nie składać. Myślę, że jest to przede wszystkim ważne w tym czasie, żebyśmy poznawali świętego Józefa, umacniali się nim i widzieli w nim pomoc dla każdego, ale także dla pań, które chcą tego Józefa poznawać i może stworzyć, daj Boże, taką wspólnotę wiary, modlitwy, szczególnego nabożeństwa do świętego Józefa, który, tak jak był obrońcą dla Maryi, dla Jezusa, może być pomocą i orędownikiem dla każdego. Zapraszamy.